Po specjalnie przygotowanej akcji w ręce policji wpadli handlarze nielegalnym tytoniem, a wszystko działo się w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali wspólnie ze Strażą Graniczną oraz Izbą Celną dwóch mężczyzn w wieku 35 i 38 lat. Oboje panowie to mieszkańcy Wałbrzycha. Mężczyźni ci w wydzierżawionym przez nich magazynie przechowywali blisko 4 tony tytoniu, krajanki tytoniowej. Szacowane straty Skarbu Państwa z tytułu nielegalnego handlu tytoniem to 2 miliony złotych. Zabezpieczono również maszynę do cięcia liści tytoniu wartości 30 tysięcy złotych. Mężczyźni ci chcieli narazić Skarb Państwa na blisko 2 miliony złotych. Usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec panów środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w kwocie 4 tysięcy złotych.